To, że organizacje kobiece bardzo przeszkadzają ministrowi sprawiedliwości, który daje dotacje im, widać od początku. Albo nie daje. Albo nie daje, właśnie widać od początku, ponieważ właśnie Centrum Praw Kobiet i Stowarzyszenie Baba jako pierwsze otrzymały odmowę dotacji na swoje cele statutowe z absurdalnymi uzasadnieniami, na przykład, że nie zajmują się pomocą dla mężczyzn, podczas gdy one zajmują się pomocą skierowaną dla kobiet, dla ofiar przemocy, dla bardzo specyficznych 97% kobiecych ofiar przemocy to kobiety. Tak, więc widać było od początku, że bardzo takie organizacje przeszkadzają ministrowi Ziobrze i że będzie próbował im utrudniać życie. I to robi. Agnieszka Wiśniewska. Tak, i to mi się wydaje też bardzo ważne, żeby śledzić takie sytuacje, do jakiej właśnie doszło w Zielonej Górze czy Łodzi. Ale z drugiej strony bardzo bym przestrzegała przed takimi atakami takich moralnych panik, które mogą, które są wydaje mi się, że to może być jednak zbieg okoliczności, niestety, że po czarnym proteście akurat policja tam wchodzi. Policja zajmuje się sprawą to nie jest sprawa przeciwko tym organizacjom. Oczywiście jest to niemądre i głupie, że wchodzą akurat tego dnia i niemądre i głupie, że tak to wygląda, że wchodzą nagle. To nie są organizacje, które by odmówiły dostępu do dokumentów, które odmówiłyby wydania komputera czy segregatorów. Wydaje mi się, że takie mamy taki natychmiastowy odruch i on jest zrozumiały po 2 latach rządów PiS, że jak wchodzi policja, no to znaczy, że musimy natychmiast reagować, nie wiem, mając jakieś zastrzeżenia do działania tej policji. Wydaje mi się, że też warto by było myśleć o tym, że może jednak instytucje, wierzyć w to, że instytucje są też tutaj po to, żeby bronić obywateli. To jest bardzo trudne. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.